Pokój i dobro. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć kilka słów o naszych wspaniałych postaciach, pierwszych polskich misjonarzy męczennikach, ojcu Zbigniewie Strzałkowskim i ojcu Michale Tomaszku, którzy zginęli z rąk terrorystów dnia 9 sierpnia w 1991 roku. Zginęli z rąk terrorystów. Jeden miał, ojciec Zbigniew, 33 lata, a ojciec Michał miał 31 lat. W krótkim czasie, bo zaledwie w ciągu 3 lat dokonali wspaniałych dzieł w Pariacoto, w Peru. Co to za dzieła? Przede wszystkim dawanie miłości, pokoju i dobra. Nieśli dla tamtych Indian dobro, uczyli kochać Pana Boga, uczyli się modlić, ale to nie tylko to. Pomagali, żeby ci ludzie umieli przeżyć, pomagali w tym, by w wysokich Andach, bo trzeba tu powiedzieć, że dojeżdżali do 72 miejsc, w polskim zwyczaju byśmy powiedzieli do parafii, do 72, to było wszystko podległe im i tam głosili Słowo Boże. Czasami to było na ponad 4000 metrów. I tak byli i pracowali, pomagali przez te niecałe 3 lata. W Peru w tym czasie działał partia komunistyczna Sendero Luminoso, która chciała doprowadzić do rewolucji w całym kraju, do obalenia rządu, do obalenia wszelkich autorytetów i w ten sposób utworzyć nowy ład, który nam jest bardzo znany z czasów komunistycznych. Bracia w krótkim czasie stali się autorytetami tamtego miejsca, więc stali się też zagrożeniem. Trochę takie dziwne, prawda, że dwoje ludzi stają się jakby główną przyczyną dokonania rewolucji w całym Peru. Mordują ich 9 sierpnia w 1991 roku. Pierwszy cud możemy już dostrzec zaraz na drugi dzień, kiedy Indianie z gór, mieszkańcy schodzili się do Pariacoto, aby oddać cześć pomordowanym braciom. I wtedy zaczęli się nie modlić za nich, tak jak my się modlimy, kiedy ktoś umrze, tylko zaczęli się już wtedy modlić przez ich wstawiennictwo. Prosili Pana Boga o to w różnych sprawach. Dotykali swoich przedmiotów, właśnie kładli na ciała naszych zmarłych braci męczenników zamordowanych. To wszystko z biegiem czasu doprowadziło do tego, że 5 grudnia 2015 roku Kościół uznał ich męczennikami i wyniósł na ołtarze i dlatego od tego momentu są błogosławionymi. W krótkim czasie, bo dosłownie 2 dni po wyniesieniu na ołtarze, otrzymujemy pierwsze informacje, głównie od Polonii, z Belgii, z Anglii i nie tylko, z prośbą o relikwie drugiego stopnia naszych braci męczenników. Otóż ludzie odczytali bardzo prostą rzecz. Skoro nasi bracia męczennicy zginęli z rąk terrorystów i są dziś wyniesieni na ołtarze, więc pewnie to są ci, którzy będą dzisiaj nas chronić przed terroryzmem. Jako wspólnota franciszkańska nie staraliśmy się tego narzucić, to tak było właśnie oddolnie, vox populi, więc obserwowaliśmy, co dalej z tym dziełem się dzieje. Pan operator ma telefon, pewnie zaraz odbierze. Więc 5 maja 2016 roku w Kalwarii Płocławskiej koło Przemyśla jako wspólnota uroczyście rozpoczęliśmy krucjatę różańcową w obronie przed terroryzmem. I ta krucjata coraz bardziej się rozwija. Nasi bracia męczennicy w postaci właśnie relikwii pierwszego stopnia są zaproszani już do niemal całego świata. Już coraz mniej jest państw, gdzie
gdzie jeszcze właśnie relikwii nie ma. Również taką pomocą do modlitwy w obronie przed terroryzmem jest właśnie różaniec też, który można też otrzymać, w którym są umieszczone właśnie relikwie drugiego stopnia naszych braci męczenników. I tak oto od 5 grudnia 2015 roku jeździmy wszędzie z posługą, z naszymi kochanymi braćmi. Wiele ludzi czasami właśnie w takim spotkaniu, w kościele, w parafii mówią, pierwsi męczennicy, którzy się uśmiechają. I tak rzeczywiście jest. Kiedy szukamy zdjęcia w archiwach naszych, gdzie by nasi bracia mogli być jacyś tacy smutni, przygnębieni, to tak naprawdę tych zdjęć nie ma. Najczęściej właśnie spotykamy ojca Michała i ojca Zbigniewa, takiego uśmiechniętego. Myślę, że to też jest taki znak od Pana Boga. Dlaczego? Bo dzisiaj świat jest taki smutny, przygnębiony i oprócz tego, że ojciec Zbigniew i ojciec Michał są takimi właśnie patronami w obronie przed terroryzmem, właśnie przez ten swój uśmiech pokazują też taki, dają taki uśmiech Pana Boga, a jednocześnie przemycają taką prawdę bracie i siostro, to co widzisz, to zło, ten terroryzm, to nie jest cel twojego życia, jest coś więcej, jest niebo, jest wieczność, jest Bóg. I właśnie ten uśmiech, ta radość tych naszych braci męczenników jest jakby takim potwierdzeniem. Ja to mówię, że oni właśnie często się jakby uśmiechają samym Panem Bogiem do każdego, kto ich zaprasza do swojego życia. Nie bójmy się tego, aby zaprosić ojca Michała i ojca Zbigniewa do swojego życia. I jeśli się boisz, weź taki konkretny dialog z naszymi braćmi, to pamiętaj, że co niedzielę w kościele, po Ewangelii, po Słowie Bożym, mówisz w credo, wierzę w świętych obcowanie. A o co tu chodzi? Właśnie o nic, tylko o to, aby usiąść, uklęknąć i wejść z nimi w konkretny dialog. Oni bardzo się cieszą, wszyscy święci, że potrafimy z nimi rozmawiać jak przyjaciel z przyjacielem, jak ktoś, kto siedzi obok nas. Nie idzie tam gdzieś ktoś, kto tam lata gdzieś może w przestrzeni, ale właśnie tu i teraz. A zobaczysz, że wiele spraw się w twoim życiu zmieni. I na koniec pamiętaj, że terroryzm to nie jest tylko to, co oglądasz w telewizji czy czytasz w gazecie. Często każdy z nas doświadcza terroryzmu w codziennym życiu. Może w pracy, może żona jest a może mąż, a może ty sam jesteś dla siebie takim terrorystą. Więc Zbyszek i Michał przychodzą. Bracie i siostro, chcemy ci pomóc, chcemy dać ci pokój, chcemy cię strzec. Zapraszam do zakochania się, do poznania i do jeszcze większej informacji o naszych braciach męczennikach. Pokój i dobro.